coraz więcej tych latek. Dopiero co pamiętam, jak miałem 18 lat, to były takie, wtedy się tak, wiecie, obchodzi te urodziny. No i właściwie pamiętam to, jakby to było miesiąc temu, a to już 4 lata zleciały, masakra, naprawdę masakra. W tym czasie zrobiłem właściwie najwięcej w swoim życiu, takie mam wrażenie. Zaczynając od studii, od tego, gdzie mieszkam, naprawdę zmieniło się bardzo, bardzo dużo i jestem z tego bardzo zadowolony. Influencer. Według mnie to jest osoba, która przede wszystkim robi to absolutnie naturalnie, która się do tego nie zmusza. Dopiero przyszłam, ale już widzę, że jest fajnie. Fajna atmosfera, fajna muzyka, jakieś samochody fajne sportowe stoją. Chociaż ja normalnie nie zwracam uwagi na samochody, ale tutaj nie dało się nie zauważyć. Jak wyobrażasz sobie takie idealne urodziny? Idealne. Wszyscy na różowo. Na pewno też w jakimś takim innym miejscu niż na co dzień. Może właśnie na jakiejś super plaży. No tutaj jesteśmy trochę prawie na plaży. I przede wszystkim fajna atmosfera. Może też jakiś koncert. O, bardziej takie festiwalowe urodziny. Czego życzycie Kamilowi? Ojej, wszystkiego najlepszego, przede wszystkim dużo zdrowia. Zdrowie jest najważniejsze. No ale chłopak ma pasję, zajaweczkę do fitnessu też właśnie, więc ja się nie martwię, że kolejne lata będą równie fajne jak te 22. Wymarzony prezent urodzinowy? Miłość? Wiesz, takie rzeczy, których nie da się kupić. Czego możemy ci życzyć w dniu 22 urodzin? Bo tak, dzisiaj podjechałeś fantastycznym samochodem. Rozumiem, że 23 urodziny zarezerwowałeś już helikopter. Planów na 23 nie zdradzam, bo to ma być niespodzianka, ale na pewno będzie grubo, na pewno grubiej niż na 22.